Witam serdecznie wszystkich przybyłych państwa. Prezydenci się zmieniają, rektorzy się zmieniają, a Wielka Wioślarska trwa. To znaczy, że jest to tego rodzaju wydarzenie, które jest szeroko pozytywnie przyjmowane przez mieszkańców i wierzę, że tak zostanie. Oczywiście to jest zawsze rywalizacja sportowa, ale to jest także wydarzenie daleko szerzej sięgające poza sport, kreujące także pewne inne wartości, ale przede wszystkim impreza, która wzbogaca i uświetnia nasze miasto, jest świetnie przyjmowana, znana w kilku krajach, przyjeżdżają przecież uczestnicy z wielu krajów. Mam nadzieję, że i ta edycja, która będzie, że będzie udana jak wszystkie poprzednie. Cieszę się niezwykle, że jako Uniwersytet Kazimierza Wielkiego możemy się wpisać w tą tradycję wielką wioślarstwa bydgoskiego. A dzięki pomocy i życzliwości prezydenta, wielkiego miłośnika sportu, jak wiemy, po raz drugi będziemy się starali, żeby nie zawieść nadziei bydgoszczan i może, jak nie wiem, koledzy się zgodzą, uda nam się to wygrać. Podobnie jak w ubiegłych latach, mniej więcej program przedstawia się tak samo, bo ogranicza się on tak naprawdę do rywalizacji na wodzie. Pierwsze finałowe wyścigi są już o godzinie 14. Mniej więcej trwa to wszystko do godziny 17.30. Takie najważniejsze godziny to właśnie 14 finałowe wyścigi wioślarek czwórek ze sterniczką, juniorek. O 14.30 pierwszy finałowy wyścig pościgowy ósemek akademickich o puchar rektora. O 14.45 jest nowość, znaczy już nie nowość, bo w ubiegłym roku również to było. Wyścigi kajakowe, które dostarczają wielu emocji, tym bardziej, że uczestniczy w nich wielu bardzo znakomitych zawodników i zawodniczek z dużymi osiągnięciami. Ponownie wyścigi kajakowe będą o godzinie 16. Wyścig ósemek seniorów o Puchar Wieczysty Rady Miasta Bydgoszczy o godzinie 15.10. 16.40 drugi finałowy wyścig pościgowy ósemek akademickich o puchar rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i 16.50 oczekiwany zawsze wyścig o puchar prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Rafała Broskiego, Uniwersytet Oxford i Uniwersytet Cambridge.